Piotr Polk był w dramatycznym stanie. Współczujemy, nic już nie będzie po staremu. Niektórzy celebryci w obliczu choroby skrupulatnie relacjonują w mediach przebieg swoich zmagań o zdrowie. Inni, jak na przykład Piotr Polk, walczą w tajemnicy i dopiero po czasie chcą o tym rozmawiać. Jak się okazuje, stan aktora w pewnym momencie był naprawdę nieciekawy. Teraz jego życie wygląda inaczej. Ludzie nie wiedzieli, że Piotr Polk był chory. Artysta regularnie chodził się badać, ale pomimo takiej profilaktyki nie udało mu się uchronić od poważnej choroby. Chciał jednak zmierzyć się z nią w ciszy, nie zamierzał robić z tego medialnej historii. O problemach aktora wiedziała jedynie garstka osób. Przez te tajemnice dochodziło do przykrych dla aktora nieporozumień. Ten słyszał często od znajomych, że świetnie popracował nad sylwetką, bo znacząco schudł. Ludzie nie mieli pojęcia, że to nie efekt ciężkiej pracy, a konsekwencja wyniszczającej choroby. Piotr Polk przewartościował swoje życie. Niedawno Piotr Polk rozmawiał z magazynem Świat i Ludzie na łamach, którego podzielił się swoją refleksją związaną z powrotem do zdrowia. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, dopiero po tak poważnych problemach zaczął naprawdę doceniać życie. Na szczęście jest już ze mną dobrze, ale nic już nie będzie po staremu. Zacząłem też inaczej patrzeć na życie. Szkoda, że dopiero kłopoty zdrowotne sprawiają, że perspektywy życiowe się zmieniają. Na co chorował Piotr Polk? Aktorowi przyszło zmagać się z chorobą nerek. Na tyle poważną, że problemu nie mogły rozwiązać nawet dializy. Ostatecznie musiał poddać się przeszczepowi i dziś ma w swoim organizmie aż 3 takie organy. To jednak nie daje 100% gwarancji, że problemy nie wrócą, dlatego aktor wciąż musi na siebie uważać. Dalej regularnie poddaje się badaniom i w ostatnim wywiadzie zachęcał czytelników, by też to robili. Ludzie nie powinni myśleć o samochodach, kończących się gwarancjach na pralki i lodówki, tylko patrzeć na kończącą się gwarancję swojego organizmu.